Krycha, powiedz coś do mikrofonu. Jak mecz? Bardzo skuteczny mecz, bardzo wyzy. Graliśmy bardzo defensywnie, więc bardzo... Ej, zajęliśmy świetne piąte miejsce. Gratulacje za wszystko. Naprawdę, zajęliśmy świetne zawody. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. To mi się podoba. Czujemy? Ile trenów tutaj z dyplomem specjalnym, to już przejdziemy piąte miejsce, przekażę medale dla Jeżowa Sudeckiego. Karkonoszy Jelenia Góra, wybraliśmy Adasia Ladzińskiego, zapraszam. Jakuba Koguta, zapraszam. Gratuluję. Dziękujemy za uczestnictwo, mam nadzieję, że widzimy się na następnych turniejach.
Na ulicy Włosinki dzięki organizacji klubu Karkonosze Jelenia Góra we współpracy z firmą Sportemo. Polecamy się na przyszłość. Zostały cztery najlepsze drużyny. Bardzo Wam dziękujemy za udział. Zanim się rozstaniemy, przejdziemy jeszcze do rozdania nagród. Tak jak mówiliśmy, każdy otrzymuje medal, pary za miejsca 1-3. Pięknie przygotowane na tą okazję dyplomy plus nagrody indywidualne i zespołowe. Dodatkowych jeszcze tak. Czwarte miejsce zajmuje drużyna Górzy Strubań. Zapraszamy trenera. Gratulujemy. Gratulacje. Trzecie miejsce. Jeszcze nagrody. Za czwarte miejsce. Trzecie miejsce zajmuje drużyna DBS Kamienna Góra. Zapraszamy trenera po medale, kapitana po... No, idź kapitan. To może być drugi do pomocy. Gratulacje. I w finale spotkał się gospodarz Karkonosze Jelenia Góra. Dalsze odległości. Cieszymy się, że taka dana ekipa do nas przyjechała. Dziękujemy zawodnikom za poświęcenie czasu i trenerom. W finale Karkonosze uległy, zajmują drugie miejsce. Brawa. Za drugie miejsce
turnieju juniora Esportevo Jako Cup, 5 grudnia 2020. I wszędzie Mikołajek, zapraszamy kapitana. Wielkie gratulacje. Oraz dyplom. Gratulujemy. I nagrody w postaci zimowych czapek, akurat jest idealny czas, powinny się przyznać. Pierwsze miejsce zdobywa drużyna Górnika Polkowice. Wielkie brawa! Nie wierzę, ja dyplom. Piotrek! Tak, żeby piłkę utrzymać, za chwilę będzie trzeba na siedzące zrobić 20 żonglerek. Mam nadzieję, że trenerzy przekazywali, tak? Wiecie o tym? To poćwiczycie już w Polkowicach. Można trenerów prosimy. Dla trenerów chcieliśmy przekazać. Mam nadzieję, że będą dobrze służyły. Zwłaszcza, że zobaczcie, jakie wy macie stroje, również stroje jako takie z piłki. Kapitan, idealnie proszę. Do tego się pasowują. Gratulacje. Dyplom, puchar. Medale i przechodzimy do wyróżnień dodatkowych indywidualnych. Bardzo fajny, zawodny, spokojny człowiek. To jest jedno z wyróżnień przygotowane przez Studio Wired. Sebastian Szujewski z Cover, który robi specjalnie takie rzeczy. Pierwszym zawodnikiem w drużynie Łużyc Lubań wybraliśmy Szymona Grygo. Zapraszamy. Najlepszym zawodnikiem w drużynie DBS Kamienna Góra wybraliśmy tutaj w komisji Eryka Łojko. Też chcieliśmy bramkarza wyróżnić. Najlepszym zawodnikiem Karkonoszy Jelenia Góra. Tak specjalnie do został pan Romańczyk Mateusz. Tak się złożyło, że ta nagroda to jest przygotowana dla MVP całego turnieju. Przy okazji również worek firmy Jako. Pozwoliliśmy sobie wybrać zawodnika z Górnika Polkowice, jak już się domyślacie. Został nim Bochen Piotr. Zapraszamy. Obyś dążył tak daleko jak Roberto Baggio i lepiej strzelał karne od niego. Gratuluję. Tak więc jeszcze raz dziękujemy za udział. Zachęcam do śledzenia relacji na Instagramie i na Facebooku, bo na pojawi się taki skrót z samego turnieju. Zachęcam do obserwacji, do korzystania z naszych działań. Tutaj razem.